Witajcie moi mili, w dzisiejszym filmie bardzo ciekawa oraz też bardzo ważna próba autostradowa, bo wybierzemy się na nią bardzo sympatycznym, komfortowym, bardzo obszernym i dobrze wyposażonym SUV-em marki MG. Przed wami MG HS, który został mi udostępniony przez autoryzowanego dealera MG Grupa BEMO. W Szczecinie Grupa BEMO będzie miała dwa salony, jeden na Ustowie, drugi na ulicy Pomorskiej, ale jeśli ktoś z was już by chciał obejrzeć, bądź też po prostu kupić jakiegoś MG, to handlowcy są gotowi do rozmów, pokażą wam samochód, samochody są na ekspozycji, bądź też gotowe do jazd testowych. Ale dobra, słowo o aucie. MG HS ma tylko jeden silnik pod maską. 1.5 TGDI generujące 160 koni mechanicznych oraz 250 Nm. No, taka oto czterocylindrowa, uturbiona, benzynowa jednostka, bardzo ekonomiczna zresztą, skonfigurowana ona jest tutaj z 7-stopniową automatyczną skrzynią biegów, dwusprzęgłową. Producent deklaruje 9,9 sekundy do pierwszej setki. Zobaczcie, co mi wyszło. Powiem tak, rano wsiadłem tutaj za kierownicę i już czułem, że ten wóz nie ma 9,9 sekundy do setki, jest troszkę szybszy. A prędkość maksymalna to podobno 190 km na godzinę. Ciekawe, ciekawe. No co, palimy bestię, ale już bez soundchecku. O, zużycie już wykasowane. I będziemy, a zresztą soundcheck, no chcecie? Normalny dźwięk, normalna czterocylindrowa uturbiona benzynka, no ludzie, normalny, komfortowy samochód, gdzie byśmy tutaj się nawet nie spodziewali, żeby ten samochód nagle miał wyć i ryczeć. No i dobra, co to będzie? Co to będzie? Dobrze będzie. Co tutaj na przejściu granicznym w Kołbaskowie? No raczej reprezentacja busów, jest pełno ciężarówek, zobaczymy jaki dzisiaj będzie ruch na trasie. Raceboxik 0-100, tu już macie 100-200, ciekawe jak to jest, 190 wpisane, 100-200 mielibyśmy mierzyć, ciekawe. No i 100-150. Wjeżdżamy na autostradę. Aha, ale klimatyzację wyłączymy sobie, proszę państwa. To jest ciekawe, bo ten samochód ma dół i to czuć, że nie jest to wolno ssący silnik, tylko po prostu uturbiony, ale od 4,5 gdzieś przy wyższych partiach obrotów jest to jakby taki dodatkowy boost, wiecie? O. No 4,5-5 tysięcy obrotów gdzieś tak. Dobra, musimy ściągnąć kamerę. Wiatr jak coś. Mamy boczny. No, z bokowca będzie. Z mojego doświadczenia wynika, że boczny wiatr, oj, również nam niestety nie pomaga. No, zobaczymy, będzie jak będzie. Tak, tu 9,9 sekundy do setki wpisane, a 8,7 mniej więcej robi maszyna, no to... Wiecie, oczywiście na moment musiałem ściągnąć kamerę, bo kontrola, ale MG nie jest przypałowym samochodem. Proszę bardzo, z bokowca, widać. Widać. Takie MG HS waży mniej więcej 1450 kg z manualną skrzynią biegów, a z automatem troszkę ponad 1500. Jest to wersja wyposażenia pośrednia. Excite. Standardowo jest Standard, później Excite właśnie i później Exclusive. Ale to już takie optimum jest. Skórki. Wprawdzie sztuczne, ale są fajne w dotyku. Zresztą pełną prezentację tego samochodu macie na kanale. Tutaj sobie tryb sport wrzucimy. Oj, dzisiaj będzie trochę ciężarówek. Ale kurczę, na przykład, patrzcie, dwusprzęgłówka, a nie można tutaj plus minus sobie biegów zmieniać. To jest ciekawe. No i dobra, będziemy cisnąć do drugiego wiaduktu. Cyk. No i decha, dobra. No, ale odpycha się ten samochód. Co, niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. W
wcześniej był tutaj ustawione jakby ostrzeżenie przy 140 km na godzinę. Proszę panie, proszę pana, 192, no to już mamy 198 licznikowe. Zobaczymy, czy będzie coś więcej na odcinku specjalnym. Raczej tak. Kurczę, o czym to ja mówiłem? Emocje mną po prostu zawładnęły. No i co? Kurczę, takie 180 licznikowe, tu 3,6 tysiąca obrotów mamy. Dzisiaj nie będziemy mierzyć dokładnie obrotów. Zobacz, tutaj jest napisane. Ale obroty jakoś tam tak mniej więcej, chociaż sobie sprawdzimy. No dobra, to tak jest 140 km na godzinę. To jest 2,8. 120. No mamy najwyższy bieg? Nie wiadomo. D. Chyba najwyższy był, co? 120 to jest 2,4. I stówka. No to 2,0. 2,0 obrotów razy 1000 na minutę. Jak na razie średnie zużycie paliwa 16 litrów. Ale uwierzcie, no bo teraz to pałujemy, ale uwierzcie, jest to mega ekonomiczna jednostka. Obejrzyjcie sobie pełną prezentację tego samochodu. Tam zrobiłem test ekodrivingowy przy 90 oraz przy 120 km na godzinę oraz po mieście na Most Brdowski z rana w dzień pracujący. Coś tutaj z tego będzie. Czuję, że będziemy musieli widzieć się za chwilkę. Może słowo o wyciszeniu. Też był test wyciszenia w pełnym teście. Wyciszenie i wygłuszenie wnętrza jest tutaj bardzo dobre. Przy takich 150 km na godzinę naprawdę można byłoby tutaj tym autem podróżować. Oczywiście wtedy będzie troszkę wyższe zużycie paliwa. No jest to większy samochód. Pewnie nie mamy tutaj napędu na wszystkie koła. MG HS nie występowały z napędem na wszystkie koła, tylko na przód. Ale no jest to kawał samochodu. No to jest dwumetrowca tutaj na luzaku zaliczony. Komfort jazdy jest fajny. Tak przyjemnie. Śmiesznie ta skrzynia biegów wchodzi. Tak czuć, że chce szybko zmienić bieg. Ale tam ma taki jakby moment zawahania delikatny. Ciekawe. Ale daje radę samochód, odpycha się ładnie. No jak tutaj depczemy, no to po prostu najbardziej wtedy słychać silnik. No tak wyraźnie, jak on jest wkręcony tutaj na obroty. Ale szczerze mówiąc, czy kogoś będzie interesować prędkość maksymalna takiego MG HS? 190 wpisane, a my tutaj, proszę, to 193 w ogóle i tu już chyba nadbieg w ogóle się nam wrzuca. Na równej drodze, z bocznym wiatrem, który nam nie pomaga. 200 km na godzinę. Myślę, że jest tutaj normalnie do osiągnięcia. O, teraz jak auto tutaj wrzuciło najwyższy bieg, no to mamy 3,6 tysiąca obrotów przy ponad, lekko ponad 180 km na godzinę. Mamy sobie tryb S. Czekajcie. O, teraz. No i dobra, próbujemy. Kurczę, oby nie było ruchu. No. Szczytu górki jeszcze nie było, a tu już 197, 8. Ale ten samochód zasuwa. Co to za deklaracja w ogóle? 190 km na godzinę. No, to już są dwie paczki. Dwie paczki. Będzie jeszcze coś? Oby ktoś wyprzedził. Może. Dobra, będzie więcej. 202, 3, 4. Ja pierniczę. No pa!
zobaczcie, 211 km na godzinę to według prędkościomierza. Prędkościomierz ma 210, to my przemknęliśmy, ale widziałem tutaj cyferki, dalej się pojawiały. Coś niesamowitego. Niesamowite. Dobra, zjeżdżamy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. 15,4 litra średnie zużycie paliwa, także dramatu nie ma. 100-200 to jakieś nam tutaj w ogóle z bomby wyszło. O, żeby nie wkurzało. Jeszcze soundcheck. Ole, tutaj blow-offik słychać. Jak mój buldożek francuski. Też czasami jak se leży, to tak zrobi. No i dobra, dzida. O, normalny dźwięk, normalny dźwięk. Oczywiście ten samochód ma być cichutki, więc no. Dobra, zjeżdżamy. Znaczy zjeżdżamy. Wjeżdżamy. Dobra, tutaj 100-150. Prowadzenie. Nawet się ten wóz tak strasznie nie przychyla. Czy ja wiem, czy sportowe aspiracje? Nie, raczej taki SUV do normalnego śmigania z rodziną, myślę, że optymalnie. No 11,1 sekundy, 100-150, 0 i 0 nachylenie terenu. Nie no, niestety jest trochę za duży ruch już, ale myślę, że jak już się tam tak bujnęliśmy, to już będzie to ciężkie do przebicia. 190 deklaracja, 211 według GPS-u. To jest w ogóle hit. Ale MG tutaj pokazało. Jeszcze szybciej to ja MG nigdy nie jechałem. I okej, mam nadzieję, że ta próba autostradowa, jak i ten samochód wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego. O, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.